Trzymaj się! Mocnych wrażeń dostarczył Ci producent kleju Patex SOS. Wszystko Patex, co się trzyma. Jakość firmy Henkel. Program sponsorował producent niskodrażniącej kawy Astra o pełnej zawartości kofeiny. Teraz wreszcie pozbędziesz się rdzy. Puszka Hammerite 30% taniej. Hammerite. Prosto na rdze. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny świat. Sięgnij po słodką chwilę doktora Edgera. Wyśmienity kisiel z owocami. I nie zmienia. Gorąca promocja. Jeśli twoja słodka chwila ma błękitny kolor, wygrywasz wakacje na Malediwach. Szukaj też symbolu wewnątrz opakowania i wygraj dmuchany fotel. Lub wymień 10 opakowań na kubek. Zbierz całą kolekcję kubków. Włosy zniszczone, przesuszone, potrzebują pomocy. Innowacja. Program Garnier Fructis Odbudowa i Blask z mikroolejkami z owoców. Siła odżywczych mikroolejków. Włosy odbudowane, pełne siły i blasku. Odbudowa i blask. Włosy idealnie gładkie i miękkie w dotyku. Do 2 razy mocniejsze. Odzyskują siłę i blask. Garnier Fructis Odbudowa i Blask. Pierwsza pomoc dla zniszczonych włosów. Garnier. On naprawdę się nieźle trzyma bez tych papierosów. Świetnie. Radzisz sobie wspaniale, wspaniale. To nie takie łatwe. O, ten nowy Nicorette Microtap naprawdę szybko powstrzymuje chęć na papierosa. Nicorette Microtap na szybką ulgę w nałogu. Zapomnij o papierosie. Pomyśl o Nicorette. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. They solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Nowość od Nescafe. Doskonałe Nescafe cappuccino z gęstą, puszystą pianką. Jedyne cappuccino z tak gęstą pianką. Jedna tak przyjemna chwila. Nescafe. Drużyna Mariusza Pudzianowskiego znów stanęła do walki. Tym razem wyzwanie podjęli potomkowie Wikingów. Do starcia atletów doszło w Dąbrowie Górniczej. Skandynawowie bardzo chcieli wygrać. Tylko czy nie wzięli na siebie zbyt dużego ciężaru? Siłacze. Dziś o 16.45 w TVN. Jeżeli dostanę dobre recenzje, mój pierwszy film będzie hitem. Mam genialny pomysł. Chcesz załatwić recenzję? Jedzie się po Antosia i do parku. I koniec! Niania opiekuje się synem krytyka filmowego. Czy pani zdaje sobie sprawę z tego, co pani narobiła? To jest właśnie pan Wojciech Romanowski. Krytyk chce się odwdzięczyć. Możemy to już mieć za sobą? Muszę jeszcze napisać recenzję z nowego filmu. Włącz telewizor. Niania. Dziś o 20:05 w TVN. Roman jest u nas 4. Jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną i pracuje na odpowiednio dobranym stanowisku. Bardzo mnie tutaj cenią. Mam kontakt z ludźmi, lubią mnie wszyscy. Można pożartować z paniami pokojowymi. Okazał się najlepszy spośród 50 innych sprawnych i został pracownikiem roku. Przede wszystkim jest super. Niepełnosprawni intelektualnie, pełnosprawni w pracy. Czy wiesz, co możesz zyskać, zatrudniając niepełnosprawnych? Już od początku wyrażamy nasze potrzeby. Dzięki rozmowie czujemy bliskość innych. Rozmawiamy, bo dialog leży w naszej naturze. Dialog Telekom. Więcej możliwości. Agent confirmed. 3, 2, 1. Execute. Welcome back, brother. Mission Impossible 3 w kinach.
Zgłodniałeś? Nie zwalniaj. Snickers pokona twój głód i pozwoli na więcej. Snickers, jedziesz dalej. Obi świętuje swoje urodziny. 10 lat Obi w Polsce. Parasol ogrodowy Easy Sun o średnicy 3,5 metra z teleskopowym systemem przesuwania ramienia, dostępny w czterech kolorach. Tylko 1195. Obi. Genialnie. Miss Zorro, damy maksimum? Darmowe rozmowy i SMS-y w miksie. Bez limitów. I Sony Ericsson K300i z nagrywaniem filmów wideo za złotówkę. Dzieci, dzieci, Bakusie z nowymi CD-grami. W każdym Bakusiu Pakusiu z serkami znajdziecie teraz jedną nową super CD-grę z misji Bakolandia. Na wszystkich kontynentach, na lądzie, w wodzie i w powietrzu Bakusie poszukują kryształów wykradzionych im z Bakolandii. Pod wieczkami serków Bakuś szukajcie kodów, które pomogą wam w waszych wyprawach. Jeśli zbierzecie 6 nowych gier i odnajdziecie wszystkie bakusiowe kryształy, ruszy wasza wielka dodatkowa super gra finałowa. Bawcie się z nami. Bawcie się grami z Bakusiami. Tańca z gwiazdami zaprasza Bilong. Zapach stworzony przez Celine Dion. Na program zaprasza Veroni Mineral. Czyste pragnienie musi zaowocować. Na wieczór Tańca z gwiazdami zaprasza Nestle. Producent After Eight. Deserowych czekoladek z miętowym nadzieniem. Przebój z musicalu Grease nie przyniósł szczęścia Renacie i Marcinowi. Przed tygodniem musieli pożegnać się z naszym programem. O kryształową kulę Tańca z gwiazdami walczy już tylko 5 par. Która z nich będzie dzisiaj triumfować, a która zatańczy po raz ostatni? Ta decyzja należy do was. Na żywo ze studia TVN. Taniec z gwiazdami. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa. To każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa. Katarzyna Skrzynecka i Hubert Urbański. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To była muzyka z serialu Wojna Domowa. Tańczyła moja ulubiona grupa Volt. Taniec z gwiazdami,
seria trzecia, odcinek siódmy. No, my też jesteśmy jak porządny serial, można powiedzieć. Czasami, jak tak patrzę, to odnoszę wrażenie, że sitcom. No, w każdym razie nieoczekiwane zwroty akcji, piękne kobiety, wątki miłosne, no i nie ma co ukrywać, również konflikty. Co, znowu się z kimś pokłóciłeś? Nie, miałem taki wewnętrzny konflikt, ale już został zażegnany. Powiedzmy teraz do przebojów, z jakich polskich seriali zatańczą dzisiaj nasi zawodnicy. Janosik, Czarne chmury, Jan Serce, Przygody pana Michała i 07 z Głoście. Jednym słowem klasyka, ale to jeszcze nie wszystko. Bo dzisiaj czeka nas również to, co lubicie najbardziej. Czyli wszystkie nasze gwiazdy zatańczą wspólnie Walca Wiedeńskiego. To będzie bardzo emocjonujący moment, szczególnie, że nasi zawodnicy prezentują już bardzo wysoki stopień profesjonalizmu. No, można powiedzieć, można tak powiedzieć, można powiedzieć, że żadna figura nie jest im straszna. Znacie, że trudno sobie wyobrazić jakikolwiek dobry serial bez bezwzględnie dobrze dobranej obsady. I przyznacie również, że trudno wyobrazić sobie lepszą niż ta, którą znajdziecie u nas. Oto nasze gwiazdy. Para numer 3 to aktorka serialu Na Wspólnej, Joanna Jabłczyńska i jej partner Piotr Kiszka. Para numer 5 to aktor serialu M jak Miłość, Rafał Mroczek i jego partnerka Aneta Piotrowska. Para numer 7 to psycholog Ola Kwaśniewska i jej partner Rafał Maserak. Para numer 9 to aktor Robert Rozmus i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 10 to aktorka Joanna Koroniewska i jej partner Robert Kochanek. Coraz piękniejsi z odcinka na odcinek. 10 pancernych. Gdzie pancerni? Bardzo pięknie, elegancko ubrani, prawda? Ślicznie wyglądają. Moi drodzy, można o nich bez przesady powiedzieć, że bez względu na okoliczności grają jak z nut. Kasia, bo oni grają z nut. No cóż, przed Hubertem niczego nie da się ukryć. Adam Sztaba i jego orkiestra. Życie, życie jest nowelą. Wczoraj biały, biały welon. A pamiętasz taki serial o rodzinie Adamsów? Tak, bardzo dobrze pamiętam i nawet pamiętam, kogo chcielibyśmy widzieć w rolach głównych w obsadzie. Naprawdę myślisz, że byliby znakomici? Bezbłędni. Iwona Pawlowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński. I nawet tak dzisiaj na czarno groźnie wyglądają. Przygotowali się. Jako pierwsza para zatańczą dzisiaj Joanna Koroniewska i Robert Kochanek. A zobaczymy ich zaraz po przerwie. Wyjątkowa oferta, pożyczka ekspresowa. Na przykład za 3000 rata miesięczna to tylko 74 zł. Możesz na niej wygodnie odpocząć, możesz jeździć albo dobrze się bawić. Łatwo ją wziąć, a raty są naprawdę małe. Pożyczka ekspresowa w banku Pekao S.A. Świadek pamięta, co robił 20 listopada wieczorem. Tak, wróciłem do domu, a w Kanal Plus była super komedia. O mało się ze śmiechu... Dalej, proszę. W sobotę w Kanal Plus Legia grała z Wisłą. Sędzia niesłusznie podyktował rzut karny. Sprzeciw! Obrońca został sfaulowany! Nie było żadnego faulu! Jak nie było?
Obrońca symulował. Sąd widział ten mecz. Najlepsze filmy, pasjonujący sport. Kanal Plus. Wiadomo, że w muzeum można spotkać się z niezłą sztuką. A nawet z trzema. Wszystkie wpadły mi w oko, ja im też. I tak bez problemu miałem na wejściu jeden numer. Ale chciałem więcej i długo nie musiałem czekać. Z drugą złapałem kontakt 2 miesiące później. I wtedy poczułem, że trzecia to tylko kwestia czasu. I rzeczywiście sam mogłem się przekonać, że cierpliwość popłaca. Im dłużej w popie, tym więcej lepszych numerów i 15 groszy za minutę. Sprawdź, ile ich możesz mieć. Atmosfery mistrzostw nie da się z niczym porównać. Wiem, bo sam tam byłem. Teraz, dzięki serwisom multimedialnym Ery, czuję, jakbym znów tam był. Ty też tak możesz. Kup jedyną mistrzowską ofertę, a dostaniesz informacje z mundialu FIFA, unikalną koszulkę i codzienną szansę wylosowania biletu na Mistrzostwa Świata. Pojedźmy tam razem. Taka oferta, tylko w Erze. Oficjalny operator komórkowy. Era. Dzięki kosmetykom samochodowym K2 odkryjesz swój samochód na nowo. K2 i auto jak nowe. Papier miękki! Wytrzymały, niebywale doskonały i w dodatku bardzo miły. Panie domu to stwierdziły. Delikatny papier Mola, wybrać go najwyższa pora, bo jakością on góruje, marka Mola gwarantuje. I dla mamy, i dla taty, i dla każdej małolaty. Najlepszy, dobrze wiecie, żyć bez niego nie możecie. Marka Mola to bieda, super papier na 102. Mola, pokochasz komfort. Podzielę się z wami pysznymi lodami. La Cremeria znaczy kremowe. Lody Nestle. Teraz nowy, zmieniony glamour. Jeszcze więcej mody i gwiazd tylko za 2,90. Jeansy, wydanie specjalne, aż 175 trafionych par. Możesz teraz wybrać glamour z filmem na DVD. Książę i ja. Glamour, miesięcznik, który musisz mieć. Mocne jak poranna kawa, rozmowy z politykami. Wszyscy przy tym stole to mężczyźni, tak? Przestępca, to można o mnie tak powiedzieć. Ja o to pretensji nie mam. Nie tak nerwowo, nie tak nerwowo. Wcale nie jestem nerwowy, tylko prawda jest taka. Kawa na ławę. Będzie koalicja samoobrony z PSL-em czy nie? Nowy program Bogdana Rymanowskiego. Kawa na ławę. Jutro o 10.30 w TVN. Co robić, gdy kochany braciszek rujnuje ci karierę polityczną? Powiedz, że to nie on. Siemanko! Jest stanowczo zbyt ruchliwy. Chyba nażarł się kokainy. Ma najlepsze chęci i najstraszliwszego pecha. Już po mnie. Może przekonać wyborców, że w każdej rodzinie jest jakaś czarna owca. Jutro o 13.15 w TVN. Poniedziałek na wspólnej. Cześć, mamo. Ale zmarzłam. A jak było dzisiaj w szkole? Normalnie. O, z kim rozmawiałaś? Z twoją wychowawczynią. Pytała, czemu nie było cię 2 dni w szkole. Na wspólnej. W poniedziałek o 20.55 w TVN. W programie Szymona Majewskiego. Jan Nowicki o kondycji polskich facetów. Zanika płeć męska, tego prawie nie ma. Jak sobie z tym radzi Joanna Wrodzik? Miałaś wąsy kiedykolwiek, naprawdę? No. Oraz co wróżka przepowiedziała Andrzejowi Lepperowi? Na wiosnę cię posadzą, a jesienią wykopią. Szymon Majewski Show. W poniedziałek o 21.30 w TVN. Terroryści zaminowują platformy wiertnicze na Morzu Północnym. Chcemy 25 milionów funtów w różnych walutach. Ekscentryczny komandos ma pokrzyżować plany bandytów. Jeśli popełni najmniejszy błąd, dojdzie do katastrofy.
ostrzegałem, żeby nie bawić się z moimi minami. Roger Moore w filmie Akcja na Morzu Północnym. W środę o 12.45 w TVN. Na żywo ze studia TVN Taniec z Gwiazdami. Nie wiem, do końca nie wiem, jakim kochankiem był legendarny Janosik, ale już wkrótce przekonamy się, jakim Janosikiem będzie całkiem realny kochanek. Mamy tak naprawdę nieprawdopodobne szczęście, że jeszcze jesteśmy w tym programie, ponieważ już dwa razy prawie odpadliśmy. Jeucha, do roboty mnie tutaj, szybciutko. Szalenie się cieszę, że teraz mogę się zmierzyć z tańcem, który może udowodni komuś, że może jednak poczyniłam jakieś postępy. Jak usłyszałam tę muzykę, to od razu pomyślałam sobie o jednej osobie. Gdy dowiedziałam się, że Joasia tańczy foxtrota do melodii z Janosika, pomyślałam, muszę to zobaczyć. Agnieszka w serialu gra właściwie moją eks-teściową, natomiast w życiu prywatnym jest osobą, która mi w pewnym sensie matkuje, która się mną opiekuje, która zawsze ma dla mnie dobrą radę i jest szalenie ciepłą, dobrą i bardzo bliską mi osobą. Powywijać ciuposką, to bym się nauczył. Jest to bardzo elegancki, dostojny taki taniec, a muzyka daje taki powiew, prawda, takiej mocnej góralszczyzny. Puszczaj czupagę. Janosik jest tylko jeden, a Robert Kochanek będzie po prostu współczesną wersją Janosika. I nas foxtrot będzie spod Januszkich taty. Foxtrota do muzyki z serialu Janosik zatańczy para numer 10. Joanna Koroniewska i Robert Kochanek. To piękna muzyka Jerzego Matuszkiewicza, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że można ją tak wspaniale zatańczyć i zrobić z tego tak wspaniałego foxtrota. Dziękuję ci, Agnieszko, bardzo. Piękny taniec. A gdzie wasze ciupagi? Gdzie te atrybuty, które widzieliśmy na... Wszystko zniknęło przy takiej muzyce. Słuchajcie, mnie się bardzo podobało. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co na temat waszego tańca powie teraz Murgrabia. No. Piotr Galiński. Dziękuję państwu. Skoncentrowałem się, proszę państwa, na pytaniu mojego ulubionego konferansjera w tym programie. Dziękuję bardzo. Para taneczna zaprezentowała taki lajcik, powiem, foxtrotowy. Podobał mi się. Podobało mi się to, że błędy techniczne nie zaważyły jak gdyby na przebiegu ruchu. Nie było widać w przebiegu ruchu zbyt wielu błędów. Jedyne małe ale od Iwonki teraz zrąbane to jest to, że za mocno
byłaś jak gdyby przy partnerze. Nie, nie tańczyłaś nie w swojej aurze. Kochanie, ale ty się nie znasz na tym przecież. Jak to się nie zna? Już po tyle edycjach? Pani teraz można chwalić. Tak, tak. Napisze pani o nich w felietonie? Oczywiście. Tak? Oczywiście. Ja się wtrącę. W tyle tygodniu, pani Beato? Tak. No przecież nie dadzą mi dojść do słowa. Nie, no bo ja chciałem powiedzieć, Piotr powiedział drugi raz, że pani Beata się na czymś nie zna. Są pewne osoby w tym kraju, które od dziecka wiedzą, jak się nożem i widelcem i umieją odróżnić Rubensa od jelenia na rykowisku. Więc mówienie, że pani Beata się na tym nie zna, jest ryzykowne, co najmniej. Panie Hubercie, nie wiem, czy jeszcze mogę coś powiedzieć, czy się zmieszczę w czasie, teraz, ale chciałam powiedzieć, że tak. To jest taki najpiękniejszy, najwolniejszy jakby taniec, ale najtrudniejszy i jest zaletą, jeśli partnerka odpowiada na wyzwania partnera w tym tańcu. Pani jest zodiakalnym bliźniakiem i naprawdę przywarła pani do partnera jak bliźniak, co Piotruś ma pani za zły, ale on jest zazdrosny. Dziękuję wam bardzo. Kochani, uciekajcie do Kasi. Uwielbiam, kiedy nasze jury się ożywia. Cieszę się, że to już na początku programu. Janosik, jak to było? Zabierał biednym, dawał nie, zabierał bogatym, dawał biednym. Jakoś tak, w każdym razie jestem pewien, że oni nam i wam dali niezłego foxtrota, a teraz możecie zrewanżować się i telefonami, i SMS-ami. Głosujcie. Tak powiedział Hubert, uciekajcie do Kasi. Co by się nie działo, najlepiej uciekać do Kasi. Joasiu, bardzo wysoką poprzeczkę sobie postawiliście w tym foxtrocie. Zdecydowanie. Robert nauczył mnie wielu trudnych kroków. A foxtrot to killer tancerzy. Ja myślę, że wyście tak, tutaj absolutnie nie polegli. Ale zobaczyliśmy jeszcze jedną twoją barwę. Była już Joanna szalona, Joanna... Zła. Zła, Joanna temperamentna i zwariowana, a dzisiaj Joanna ekskluzywna i elegancka. Jak się czułaś w foxtrocie? Bardzo dobrze. Ja muszę powiedzieć, że mimo wszystko jest to mój ulubiony taniec. Stres jest ogromny, że się tańczy jako pierwsza para. Nie wiedziałam, że aż tak bardzo. Myślałam, że to będzie lepsze. Okazuje się, że absolutnie to jest najgorsze. Ale jest pewna zaleta pierwszej pary, że telewidzowie mają więcej czasu na wysyłanie SMS-ów i dzwonienie telefonów. Robert, to znaczy Janosiku, przyznaj się, z kogo te biżuterię zdarłeś, żeby podarować swojej Joasi? Nie będę zdradzał tej tajemnicy, niestety. Ale jakaś napaść gdzieś była wcześniej. Było bardzo dużo, ale... Dużo napaści było i został wybrany ten najpiękniejszy komplet kolczyków. A teraz bardzo poważnie poprosimy jurorów o oceny. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. Bardzo trudny foxtrot i bardzo trudna sytuacja pierwszej pary na pierwszy ogień, ale teraz bardzo dobra sytuacja dla was, bo możecie dzwonić, wysyłać SMS-y i głosować właśnie na Joasię i Roberta. Podaję wam teraz numery telefonów oraz numer pod SMS. Numer telefonu to 0400 30 70 10, a SMS-y o treści 10 możecie wysłać pod numer 73 26. Dziękuję wam bardzo. Czas na kolejną parę. W każdym pojedynku kluczem do sukcesu jest... technika walki, także w pojedynku o kryształową kulę Tańca z Gwiazdami, a ta para nigdy, naprawdę nigdy o tym nie zapomina. Mamy dzisiaj kategorię show, więc liczyłam na większe wrażenia artystyczne, a przyznaję, że wyjątkowo ta strona techniczna jakoś tak fajniej wyszła wam, natomiast nie złapało mnie za serce to show. Ja ten komentarz uznałam naprawdę za komplement, bo my chcieliśmy być zawsze techniczni, chcieliśmy wyróżniać się spośród innych par tym, że jesteśmy najlepsi technicznie, no tylko głupia by było, gdybyśmy przez tą naszą technikę odpadli. Znowu tam. Piotrek przede wszystkim na to zwraca uwagę. On bardzo nie lubi takiego marnotrawienia muzyki. Więc przede wszystkim my chcemy jak najwięcej tańczyć. Najlepiej od początku, samego do samego końca. 8, 1, 2, 3, 4. Myślę, że my się kierujemy najprostszą zasadą, bo program nazywa się Taniec z Gwiazdami. Asia jest gwiazdą, taniec... I żeby on rzeczywiście był tańcem. Piotruś wreszcie w pasodobre się odnajdzie, bo on taki grzeczny, tutaj niby cichutki, taki nieśmiały. Piotrek jest bardzo pracowitym człowiekiem, on się denerwuje, jak ja się spóźniam chociaż 5 minut. Nie daje mi nawet sekundy, żeby wyjść wcześniej. Czasami przesadzam w tym, czego wymagam od swojej gwiazdy, czyli od Asi. I trzeba wtedy spauzować po prostu, wypuścić powietrze.
Pasodoble do muzyki z serialu Czarne Chmury zatańczy para numer 3, Asia Jabłczyńska i Piotr Kiszka. Znowu wspaniała muzyka Waldemara Kazaneckiego tym razem. Nie wiedziałem, że można z tego zrobić kapitalne paso. Piękne piórko. Dziękuję. Strasznie mi się podobało, szczególnie na początku. Pierwszy raz to widziałem w tym programie. Taki helikopter, który zrobiłaś z Piotrem. Jak to dziękuję. Się nazywa? Jak to się nazywa, Piotrek? Nawet nie wiem. To ma jakąś swoją nazwę? Ciężko powiedzieć, to jest taka trudna wersja obrotów Szenesa mojej partnerki, ale to jest zdecydowanie bardzo wyższy poziom, bo to są, dochodzą kształty ciała po prostu. Na wypadku Joanny, no to rzecz nie do podrobienia, można powiedzieć. No. Nie, bo chciałbym kiedyś powtórzyć, ale już widzę, że nie dam rady po prostu. Iwono, proszę o twoją opinię. Tu z programu wcześniej, z nagrania z waszych treningów usłyszałam o technice tańca i przyznaję, Joasiu, że nie wiem, czy nie jestem na razie tutaj przynajmniej jedyną osobą, która rzeczywiście tak bardzo na te techniczne rzeczy zwraca uwagę, więc chciałabym je docenić. Tak jak w poprzedniej programie wymagałam tego wrażenia artystycznego, ponieważ to była inna trochę kategoria. Dzisiaj wracamy już do porządku, czyli technika. Bardzo dobrze to ocenię. Nie wiem, czy wysoko, ale dobrze, ponieważ zatańczyliście bardzo prosty, typowy układ w pasodoble, przepiękne chasse cape, przepiękne Spanish line. I jeszcze jedna rzecz, Joasiu, bo ja myślę, że ty sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale to ci powiem. Są takie zwykłe kroki, jak się idzie w pasodoble. Większość partnerek idzie do przodu, gina kolana i tańczy te kroki od palców, co jest oczywiście źle. A ty nie wiem, na ile świadomie, na ile Piotr cię wprowadził. Świadomie? Piękne kroki, od pięty stawiane, super. Powiem szczerze, że przed wejściem Piotrek mówi, pokaż mi jeszcze marsz, pokaż mi jeszcze marsz. Dobra, do przodu, proste nogi. Super. Odpięty, tak jest, więc było ćwiczone jeszcze przed wejściem. Ja jestem tylko ciekaw, co to znaczy, że ocenisz dobrze, a nie wiesz, czy no, wysoko. No wiesz to jeszcze. Przekonamy się. Dużo technicznych innych jeszcze rzeczy wchodzi na moją ocenę, o której już nie mam czasu opowiadać. Zbyszku? Zbyszku. Z radością stwierdzam, że Iwonka może zmienić swój pseudonim artystyczny z czarnej mamby na damę z łasiczką. Oby ta łasiczka nie zdechła nam w trakcie programu. Kochani, dziękuję bardzo. Jak jesteśmy przy obrazach, Piotr się cały czas jak Gioconda uśmiechał. Żadne chmury na pewno nie zbiorą się akurat nad nimi, szczególnie po tym występie. No ale to wiadomo, to Asia jak tańczy, to zawsze wychodzi słońce. Akurat wiem, bo oglądałem rano TVN Meteo, a wy możecie głosować. A u nas w green roomie bezchmurne niebo i cieplutko. Joasiu, pasodoble to jest taniec podobno męski. Jak się czułaś w takim męskim tańcu? No starałam się zatańczyć tak najbardziej kobieco, choć rzeczywiście jest taki bardzo ostry. To też było dla mnie dosyć trudne, no bo ja raczej na co dzień taka nie jestem. Trzeba mnie było mocno tam podkręcać, żebym taka zła była. Czyli jako w tych czarnych chmurach, jak buńczuczna szlachecka panna. Tak jest. Z słowiańską polską duszą. Niepokorną. Tak jest. Piotr...
Powiedziałeś, aż sobie zapisałam na karteczce, tak. Cytuję, spauzować, wypuścić powietrze. Trzeba czasami w pasodoble spauzować i wypuścić powietrze. Tu ci nie wierzę, słuchaj, szczery jesteś facet, nie, ale tu chodziło bardziej nie o pasodoble, tylko o ilość chęci nauczenia Asi technicznych rzeczy i po prostu czasami ja za dużą dawkę daję i trzeba wtedy spauzować. I o to chodziło, żeby nie za dużo na raz. Rozumiem, no bo tak to dziwnie, jak to w pasodoble, tak to dziwnie zabrzmiało, wypuścić powietrze. No i proszę, miał troszeczkę odpuścić i spauzować Asi, a tutaj tyle trudnych elementów technicznych. Zobaczymy, czy zostały one dobrze ocenione przez jurorów. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 8. No proszę, dzisiaj zanosi się na zacną i zaciętą walkę. Jurorzy są bardzo wnikliwi, widzę, że bardzo wnikliwie wszystkich obserwują i bardzo wnikliwie oceniają. Pod waszą uwagę i waszą rozwagę poddaję teraz telefony i SMS-y, dzięki którym możecie głosować. Podaję numer 0430 7003 albo SMS o treści 3 pod numer 7326, żeby głosować na Joasię i Piotra. Ślicznie wam dziękuję. Dziękujemy. Robert i Ania to para, której wspólne treningi i wspólny taniec sprawiają naprawdę wyjątkowo dużo przyjemności, a tym razem podobno pracowało im się jeszcze przyjemniej. Dzięki komu? Dzięki Janowi Serce. Bardzo się cieszymy, że mamy tę piosenkę, bo jest piękna moim zdaniem, bo jest pachnąca to muzyka, bo jest coś, co niesie w sobie jakiś taki ładunek emocjonalny, czegoś, co jest pewnie najpiękniejsze w życiu. No, mówię o miłości. Dzień. Ja tylko byle pustkę iść, to w cząsach mało moje serce, żeby żyć pięknie. Myślimy sobie, żeby ubrać tę piosenkę, ten taniec w piękną, białą suknię, w której wystąpi Ania. Myślę, że każda kobieta marzy o tym, żeby w przepięknej, białej sukni ślubnej stać się prawdziwą panną młodą. Ja jeszcze taką panną młodą nie byłam, ale mam okazję poprzemierzać sobie prawdziwe, piękne suknie ślubne. Ja nie wiem tylko, jak ja to zagram, to miłość do Roberta, bo akurat jestem zakochana i to bardzo szczęśliwie, ale nie to Robercie tak się składa. No dobrze, kolejna bardzo ładna, ale ja, dla mnie ta druga. To, że w naszym tańcu będzie suknia ślubna, było konsultowane z moją narzeczoną. Ja myślę o tym bardzo intensywnie, żeby się oświadczyć, żeby powiedzieć, zostań moją żoną. Tak, no. I mam nadzieję, że zostanę przyjęty. Tango do muzyki z serialu Jan Serce zatańczy para numer 9, Robert Rozmus i Anna Głogowska.
Ich fani są wszechobecni. Wszystko tam było, wątki filmowe i uciekająca panna młoda i ten biały, biały welon. Powiedziałeś, że sama muzyka jest taka pachnąca, piękne tango, tylko to był film o takim prostym warszawskim kanalarzu, nie wiem czy pamiętasz. No ale jak mogłyśmy się nie wyobrazić tego? Pomimo tego, że to był film, jak powiedziałeś o prostym kanalarzu, ta piosenka nam się tak podoba. Nawet kanalarz, jak ma prawo do miłości. Dokładnie, ma prawo do miłości. To nie tylko wam, bo sądząc po brawach podobała się wielu z naszych gości, mnie się podobała. No i może nawet pani Beacie Tyszkiewicz, pani Beato. No tango, Argentina, macho, no to wszystko było, iskierka niewierna rozkochuje każdego partnera do nieprzytomności, tylko po to, żeby wygrać. Taka ona jest po prostu. Piotrze? Może tego macho za dużo tutaj nie było, był raczej w kierunku tańca towarzyskiego, standardowego, turniejowego tanga ten program zrobiony. Podobał mi się oczywiście jak wszystkie wasze programy, ja się cieszę, że jesteście, bo zawsze są jakieś jaja na parkiecie. Dzisiaj była szalona panna młoda, która przepięknie tańczyła. Natomiast bardzo mi się podobał link w twoim wykonaniu, bardzo prawidłowo, czysto wykonany link, gratuluję. Mnie też. Linkujcie do Kasi teraz. No nie wiem, to nie był Jan Serce, to był Robert Lwie Serce. Jego wybrance mogą zazdrościć wszystkie białogłowy, stąd aż do Radomia, nawet do Gniezna. Głosujcie na nich już teraz. Tango mówi się, że jest walką miłości i gniewu. Trochę w nim gniewu, trochę miłości, a to było tango pełne miłości i miłości. I namiętności chyba, najbardziej namiętne i zakochane tango. Tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było do takiego pięknego, do takiej pięknej piosenki Seweryna Krajewskiego. Bardzo się cieszyliśmy, że mamy właśnie tą muzykę i możemy taką, no, mikrofabułkę przedstawić. Odnosiło się wrażenie, że to jest naprawdę bardzo kochająca się para młoda, która już nie może się doczekać tego ślubu. Naszego ulubionego do tej piosenki. Jak się czułaś w sukni ślubnej? W sukniach ślubnych? Jezu, obłędnie. Wzruszają? To jest po prostu wspaniałe i naprawdę wzruszające. I no marzek. Dobra. To samo pytanie do Roberta. Czy jak ja się czułem, o takim, jak się czułeś w sukni ślubnej? Fantastycznie, w tym wianuszku, uroczo. Kwiecień to piękny miesiąc na śluby. Czy już myślicie rzeczywiście o ślubach, o świadczynach? Nie zamarzyło wam się o ślubach przy tym tango? Damy państwu znać, kiedy będzie. Zaprosimy, dokładnie tak. Może marzą o ślubach? Ja myślę, że przede wszystkim marzą o ocenach. Wysokich, miejmy nadzieję. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. Tango pełne miłości. Bardzo dziękujemy Ani i Robertowi, a teraz zapraszamy was do głosowania. Podaję wam numery telefonów. 0430 7009 to telefon, a numery o treści 9 pod numer 73 26 słać należy, żeby głosować na Anię i na Roberta. Może na przykład nowożeńcy będą głosować dziś bardzo gorąco. Głosujcie. Jak to? To on jest mały. Czy to ja jestem taki duży? Wszystkie najlepsze cechy dużego i małego auta w jednym zgrabnym samochodzie. Mały kiedy trzeba, wielki kiedy chcesz. Nowy Ford Fusion. Nie pozwól, by czas odebrał ci młody wygląd. Podaruj skórze zdrowie. Nowa linia kosmetyków Solutions Ageless Results dostarcza skórze optymalną dzienną dawkę składników odżywczych, stymulującą soję, ujędrniające peptydy i zapobiegające starzeniu się przeciwutleniacze. Wystarczą 2 tygodnie, by przywrócić skórze zdrowie i młody wygląd. Z Solutions Ageless Results twoja skóra przejdzie na właściwą dietę i zapomni o zmarszczkach. Skontaktuj się ze swoją konsultantką lub odwiedź naszą stronę. Podaruj skórze zdrowie. Zatrzymaj czas. Dziewczyny! Uwaga! Twist ma więcej stron! Chłopaki, co ich kręci w dziewczynach? 10 stron ekstra! Fryzury, seksowne fale, moda, owocowe kolory rządzą! A w prezencie słodki pluszek Brylok z paskiem lub błyszczykiem do wyboru! Albo twist bez dodatków! Szukaj w kioskach!
Teraz dzięki usługom nowej generacji 3G w Orange prowadzenie firmy przez telefon jest prostsze. Niezależnie od miejsca, w którym jesteś, masz stały dostęp do e-maila, internetu oraz firmowych danych. Z Orange dla firm możesz też prowadzić wideorozmowy. A co najważniejsze, taryfy Top Firma pozwalają rozmawiać jeszcze taniej. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange. Oto pierwsze na świecie tabletki Calgonit Powerball 4 w 1. Do detergentu, soli i nawłyszczacza dodaliśmy nowość. System aktywnej ochrony szkła. Każda tabletka czyści dokładnie i chroni naczynia przed matowieniem. Nowy Calgonit Powerball 4 w 1. Kryształowy połysk na dłużej. Włosy tak gładkie, tak lśniące, tak mocne. Nowy Timotej z bambusem. Włosy tak piękne, jak chciała natura. Najlepsze. RMF, pardon, excusez-moi, on sait trop. RMF FM, najlepsza muzyka. To, co lubię w moim ekstrem. Kusząca korona. Kombinacja lodów ze słodkim sosem. Chrupiący wafelek. Delikatna czekoladowa końcówka. Lubię to ekstrem. Do samego końca. Od Nestle. Zajpodaj sobie loda. Odkryj wieczko ekstrem i wyślij SMS-a. Codziennie do wygrania iPody wideo. A może od razu wygrałeś loda? Graj od początku do końca. Ekstrem od Nestle. Cierpisz na katar alergiczny? Otrivin Allergy w aerozolu działa podwójnie. Natychmiast likwiduje objawy kataru alergicznego oraz do 6 godzin hamuje reakcje alergiczne. Otrivin Allergy przynosi ulgę natychmiast i na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwa wojna północy z południem. Spokojny farmer nie chce mieszać się do walki. Ale gdy giną jego najbliżsi, może zrobić tylko jedno. Przystąpić do bandy rzeźmieszków i zacząć wymierzać sprawiedliwość. Western w reżyserii Clinta Eastwooda. Wyjęty spod prawa Josie Wales. W poniedziałek o 13.40 w TVN. Kamil Durczok, fakty. Witam Państwa. Kamil Durczok, fakty. Witam Państwa. Kamil Durczok, fakty. Witam Państwa. Od poniedziałku fakty TVN będą jeszcze lepsze. Fakty. Witam Państwa. Będziemy tworzyć dla Państwa najlepszy program informacyjny w Polsce. Liczą się tylko fakty. Codziennie o 19 w TVN. Czy wiesz, że wypełniając w swoim picie tylko jedną rubrykę, możesz pomóc tym najbardziej potrzebującym? To wielki gest, który nic cię nie kosztuje. Każdy z nas może przekazać 1% swojego podatku na rzecz potrzebujących. Przekaż swój 1% podatku na Fundację TVN Nie Jesteś Sam. Numer naszego konta znajdziesz na stronie internetowej www.fundacjatvnonet.pl. Ja już przekazałam swój 1%. A ty? Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. W poprzednim programie Ola Kwaśniewska wpadła w ramiona upiora. Ciekawe, jaki los tym razem zgotuje jej maserak. No, strach jest. Jak zatańcza tango? No świetnie. Zbigniew Wodecki. 10. Szczerze mówiąc, na próbie nigdy nie zatańczała tak dobrze jak na live'ie. Jakie to szczęście, że akurat nam przypadły w udziale pierwsze dziesiątki w tym programie. Mi się wydaje, jako jedyna z gwiazd, które biorą w tym udział w programie, widać efekty. Widać efekty, że z tygodnia na tydzień tańczy coraz lepiej. Wszystko do przodu, tak. Bardzo dobrze. Super. Jestem przyzwyczajona do tego. Ej, idziesz!
Dowiedziałem się dopiero na live, jak sam zobaczyłem, że ma jakieś plastry przyklejone, że ma złamane żebro i nic mi o tym nie mówiła, bo bym inaczej podszedł, bym oczywiście zrobił jakieś inne figury takie, żeby ją po prostu nie bolało. Ja to nie lubię tak się użalać nad sobą i mówić wszystkim, że coś mnie boli. Nie, nie ten. A widzę, że jest ambitna i bardzo zdolną, tak można powiedzieć, tancerką. Chodzi o to, żeby nie wpaść w maseraka. Jest, ale wtulić się od razu. Jest, poszło. Pasodoble do muzyki z serialu Przygody pana Michała. Zatańczy para numer 7. Ola Kwaśniewska i Rafał Maserak. Tylko u nas, tylko w naszym programie Przygody pana Rafała i Oleńki. Specjalnie dla państwa. Wczoraj w Warszawie oficjalnie odbyła się inauguracja sezonu motocyklowego. I być może... Byłeś, tak? Tak. Prosto stamtąd. I nie zdejmowałeś spodni od wczoraj? To... On nigdy. Nie, on nigdy, zawsze. Mężczyzna w skórzanych spodniach, niektórzy już się nie mogą usiedzieć na swoich siedzeniach. No, jak? No dobrze, ale to nie o spodniach, to o tańcu. Iwono? Olu, ja przyznaję, że chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że tak naprawdę z programu na program, i to pewnie wy też czujecie, wy naprawdę tanecznie się bardzo poprawiacie. I stąd Rafał w szczególności. I myślę, że Olu, też to czujesz, bo to rzeczywiście jest coraz lepsze. Na pewno nie jest to jeszcze taniec zawodowy, profesjonalny, na które naprawdę lata się składają i też pewnie o tym, Olu, wiesz. Natomiast ja chcę o tym powiedzieć, że bardzo sobie powtórzę to, co pani Bata wcześniej mówiła, cenię, ponieważ zauważ, że wśród 5 par jesteś jedyną na razie osobą, która nie jest jakby w tym show biznesie, nie występowała przed kamerami, nie jest aktorką, nie śpiewa. Czyli jest to sprawa naprawdę dla ciebie, myślę, dosyć trudna, występować w tak stresującym przedsięwzięciu. Nie dam nic powiedzieć. Nie, powiem jedną rzecz. Chcę docenić, Olu, bardzo w tym pasodoble twoją sylwetkę, ponieważ pasodoble jest coś takiego, że klatka piersiowa u tancerki ma być lekko wypięta do przodu, a głowa pozostać w takim Iwono, kontraście. Proszę, i ty to cię robiłaś, dziękuję bardzo, Zbigniew skończyłam. Wodecki. Iwonka. Iwonka. Iwonka miała bardzo mało czasu, więc nie zdążyła powiedzieć wszystkiego. Zapomniała powiedzieć, że pivoty były świetne i bałem się twistów, ale te twisty wyglądają się fantastycznie. My dużo tańczymy twista przed programem. Zawsze programy, jak się spotykamy. Mówię. Tak, a poza tym myślę, że gdyby olimpijską było olimpijską tą dyscypliną taniec, to ja myślę, że byście się na pewno na pudło, przepraszam za wyrażenie, załapali. Czyli na ten... Dziękuję bardzo za opinię jurorów. Zabierz swojego małego rycerza, bardzo proszę, Olu. Panie Hubercie, ja chciałam tylko powiedzieć, bo jest sekunda, ja chciałam tylko powiedzieć, że to są dwa akwariusy, dwa wodniki i żeby taki temperament pokazali, to naprawdę to jest dziwne.
Ruska Beata. W naszym programie wiele rzeczy jest możliwych, jak Państwo widzą. Nie wiem, jak oni by sobie poradzili, no co, w stepie szerokim, prawda? Ale na pewno tutaj na szerokim parkiecie idzie im coraz lepiej. A teraz, teraz Mały Rycerz i jego partnerka czekają tylko na Wasze głosy. Na olimpiadzie zapewne załapaliby się na pudło, a na razie się załapali na skrzynkę póki co. Oleńko, czy rzeczywiście z programu na program coraz lepiej Ci się tańczy? Tak, znaczy to jest chyba kwestia tego, że się coraz mniej wstydzę i na początku wydawało mi się to dziwne, że mam udawać, tak się tym, po prostu nie potrafiłam się tym tak bawić, bo jednak wydawało mi się, że wyglądam śmiesznie, a teraz to już tam. A dziś w roli kobiety gniewnej. No, jak się trzymasz passo? Gniewnie? Świetnie. Wreszcie mogłam tango i passo, wreszcie mogłam jakoś dać upust moim negatywnym emocjom. Proszę, zawsze tak pogodna kobieta, tym razem po raz drugi już w gniewnej wersji. Wcieliłeś się jakby trochę w rolę Azji, wschodnia namiętna dusza. Czy kobietę w passo tak trochę bierze się w niewolę w jasyr, żeby ją wielbić? Oczywiście, że tak. No, no wiadomo, w paso doble trzeba, tak można powiedzieć, w jakiś sposób wykreować w tańcu partnerkę, bo ona, tak można powiedzieć, ma rolę takiej seniority hiszpańskiej. No i tak jak pani Iwona powiedziała, że partnerka miała, musi mieć postawę bardzo... Opierającą się. Dokładnie, cały czas z takim dystansem do partnera. I oczywiście cały czas Ole, tak można powiedzieć, prosiłem, żeby ciągle miała taką właśnie pozycję i szczerze mówiąc, jestem w szoku. Proszę, nie dała się wziąć. Ale ja ty powiedziałeś, jestem w szoku, że ty tyle mówisz. Proszę, Ola w coraz bardziej gniewnych wcieleniach, Rafał coraz bardziej gadatliwy. Ja nie wiem, jak można się oprzeć takiemu jasyrowi i takiej niewoli, ale czy sędziowie oprą się temu powabowi? Zobaczmy na oceny. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 10. Gratuluję Wam bardzo. Nasi jurorzy ewidentnie ulegli powabowi tej pary i pięknemu passo doble. A teraz zobaczymy, na ile pięknemu passo ulegną telewidzowie. Teraz szansa dla Was. Podaję Wam numery telefonów, jeśli chcecie wyrazić swoje umiłowanie. 0430 70 07 albo SMS-y o treści 7 pod numer 7326. Dziękuję Wam pięknie. Dziękujemy. Sądząc po tym, co było tydzień temu, to dla tej pary trzeba będzie chyba zmienić skalę ocen na Celsjusza albo Beauforta na przykład. Naprawdę nie wiem, jak z tego wybrniemy. Jedyna nadzieja w poruczniku Borewiczu. On był taki inteligentny. Te 40, które dostaliśmy w ostatnim programie od sędziów, to bardzo motywuje. Do dalszej pracy trzeba pokazać z programu na program coraz więcej, coraz więcej. Nie można spaść niżej. Teraz poprzeczka jest wyżej, więc ja wymagam od Rafała dużo więcej. Raz i chodź tu. No przecież ja to robię, cały czas już 20 kółek zrobiłem, ile jeszcze mogę? Ja jestem mężczyzną, który też ma coś do powiedzenia. Poczekaj, poczekaj, spokojnie. A poza tym czasami lubię się z nią przekomarzać, bo ona się fajnie denerwuje. Nareszcie się doczekałam, że będziemy tańczyć rumbę, ponieważ jest to mój ulubiony taniec. Będę się starała być bardzo sexy i kokietować Rafała. Tych ruchach, które ona wykonuje, po prostu jest niesamowita. No i nie jestem w stanie wykrztusić słowa zachwytu. To jest tak zniewalające. Rafał bardzo dobrze wygląda w kapeluszu. Bardzo sexy, bym powiedziała. Będzie to wymagało na pewno troszeczkę ćwiczenia, żeby opanować ten kapelusz. Co ja się będę męczył? Założyć kapelusz to jest pikuś, no. Ale zatańczyć i żonglować kapeluszem to jest sztuka. Jeśli będzie technika opanowana, to o emocje się nie martwię. My się bardzo lubimy, nawet coś więcej, więc nie mamy z tym problemu, żeby pokazać pewne relacje między nami, szczególnie w rumbie. Rumbę do muzyki z serialu 07 Zgłoś się zatańczy para numer 5, Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska.
No dla mnie jest oczywiste, że po takiej rumbie do Anety to nie tylko 007 się zgłosi, ale i 007, i 08, i 09, i J23, i kto tam jeszcze będzie. Słuchaj, rzeczywiście przeważnie wygląda się sexy w kapeluszu, ale to nie dotyczy wszystkich, bo ostatnio widziałem Królową Angielską i ktoś nie bardzo. Pani Beato, proszę. Oj, nieładnie z tą królową, nieładnie urodziny obchodziła akurat. Aneta, Aneta blisko, królowa daleko. Nie mogłem się powstrzymać. To są prawdziwi mężczyźni. Erotyzm latynoamerykański, szczególnie dla partnerki, podpowiedział mi Piotruś. To jest tak, że pan jest pod znaku raka. Mroczek, raczek, on jest taki, że jest cierpliwy, wytrwały, zawodowy i wszystkiego się można po nim spodziewać. Wróżkę mamy w programie. Piotrze, proszę bardzo. Dziękujemy, Wróżko. Wróżka Beata skończyła. Ja muszę powiedzieć tak, bardzo proste środki, bardzo dobre wrażenie. I teraz przypomina mi się jedna rzecz. Jak dostałeś pierwszy raz buty do tańca towarzyskiego, pamiętasz, jak się dziwiłeś tym butom? Co to jest? Jakieś takie dziwne. Przypomnij sobie. A ja dzisiaj patrzyłem na twoje stopy w tych butach, wiesz? Jak super pracujesz stopami w rumbie. A rumba jest najtrudniejszym tańcem. Gościu, jesteś super.